Dzień dobry, panie Szymon. Dzień dobry. Witamy na kolejnym montażu klimatyzacji. Witamy. Co dzisiaj montujemy? Rotenso i moto. Rotenso i moto. Sztuk dwie. Sztuki. Jeden do jeden. Jeden do jeden. Jakbyś nam pokazał teraz, gdzie to będziemy montować? Tutaj sobie klient zażyczył. Odsuwamy się od ściany 15 cm. 12 robimy od sufitu. Bo klimatyzator zachodzi 2,5 cm na blachę. Tak, i żebyśmy potem mieli swobodny dostęp do otwarcia, do połączeń kielichowych, do freonu tutaj. Żeby się swobodnie dało otworzyć, tak, i w razie awarii. Dobrze, skroplinki jakoś? Przebijamy się przez ścianę, czy? Przewiercamy się przez ścianę i grawitacyjnym na dół zjeżdżamy. Skroplinami, a freonem lecimy do góry i agregaty będą na dachu. Agregaty na dachu. Druga jednostka w kolejnym pomieszczeniu. Zapraszam, zapraszam. Druga jednostka będzie tutaj. Dzień dobry, panowie. Witamy szanownych oglądających. Będzie druga jednostka. Tylko tutaj się musimy trochę bardziej odsunąć, bo mamy gółę na ścianie w tym miejscu. I ona się będzie zaczynać odtąd w tamtą stronę. I skroplin tak samo przebijamy się, skroplin na dół grawitacyjnie, a z freonem po prostu przebijamy się do góry i na dach korytkiem. Czyli klient nie chciał agregatów po prostu na ścianie. Odsuwamy się troszeczkę od tej ściany, bo tam widać, czy nie widać, też buła. Klimatyzacja z jednej strony by dochodziła do ściany, z drugiej strony byłby prześwit. Tak, otóż to. Dlatego tak sobie musimy skorygować, to jest też okej, do najprostszego miejsca. Tak to wygląda na chwilę obecną. Blacha już powieszana, otwór zrobiony ze spadem. Zgodnie z życzeniem klienta, by zrobiona bruzda na zasilanie. W pokoju obok podobna sytuacja. Blacha w tym miejscu. Wywiercony otwór, jest zaznaczone miejsce, w którym będzie bruzda. I podłączenie do tego gniazdka lub do tego tutaj. To się jeszcze okaże. Ze środka przenosimy się na dach. Teraz pan Tomasz pokaże nam, gdzie, co i jak. Tu będzie pierwsza balka. I tak to właśnie będzie wyglądało. Dwa agregaty obok siebie. Panie Tomasz, ale którędy instalacja? Instalacja będzie się tutaj z boku. Tak, mamy tutaj całą blachę. Wyjdzie po lewej i po lewej stronie tego murka. I tutaj po blaszce będzie szło? Nie, tu już jest z boku. Żeby miał ten cały blach, nie? Co? Żeby nigdzie nie wiecić ani nic. Nie uszkodzić. I tak to wygląda finalnie na elewacji. Korytka z instalacją zamiast agregatów. Odprowadzenie skroplin. Jeden klimatyzator. Tam jest drugi. Jest i pan Szymon. Tak klient chciał. Tak ma zrobione. Klient chciał, klient ma. Mówiliśmy, że możemy agregaty tam powiesić. Ale klient zdecydował, że woli mieć agregaty na dachu. I są na dachu. Tomek tam teraz robi próżnię. No i zaraz będziemy uruchamiać sprzęt, sprawdzać, testować. No i to wszystko. No. Panie Szymonie, o maksymalnej długości instalacji pewnie wszyscy wiedzą. Przewyższenie. Ale o przewyższeniu właśnie może nie każdy wie. 10 metrów jest w tych agregatach 2,6 kW. Maksymalne przewyższenie. Tak, 10 metrów do góry, że może być agregat dany. Może w naszym przypadku jest może jakieś 2 metry, 2,5, więc nie trzeba nic robić, nic nie grozi. A jakie są konsekwencje, jakbyśmy dali przykładowo 20 metrów? No, że może podciec po prostu olej ze sprężarki do jednostki wewnętrznej i sprężarka się wtedy zatrze. Nie będzie w stanie z powrotem oleju, tak? Po prostu, bo spłynie olej do jednostki wewnętrznej, nie? Czyli tego należy przestrzegać. Tak to wygląda finalnie w środku. Właśnie pan Łukasz uruchamia jednostkę. Do którego gniazdka idzie zasilenie? Tam za łóżkiem. No to tam co?
jednak za mało się trochę odsunęliśmy, bo z jednej strony ładnie dolega, z drugiej troszeczkę szczelina. Idziemy do pokoju obok. W drugim pomieszczeniu podobnie. Urządzenie troszkę lepiej spasowane. Jeszcze na koniec zobaczymy, jak to wygląda u pana Tomasza. Panie Tomaszu, zbliżamy się do końca. Jak widać. Jedna jednostka już uruchomiona, w drugiej robi się próżnia.